płatek konfetti w skali globu, lecz niezmiernie ważne miejsce w historii świata – Watykan. W mieście zbudowanym nad skromnym grobem świętego Piotra wszystko było okazałe już od pierwszej bazyliki, niemal rozmiarów paryskiej Notre Dame. To konstrukcja o długości ponad 120 i szerokości 66 metrów. Kolosalne rozmiary. A był to dopiero początek ambicji architektów. Nowa bazylika świętego Piotra miała być największa na świecie, wielkości 3 boisk piłkarskich. Mogła pomieścić 60 tysięcy wiernych. Musiała być okazała zarówno pod względem rozmiaru, jak i estetyki, by robić wrażenie na przybyszach. Wzniesienie takiego kościoła wymagało więcej niż wiary. Stanowił techniczną łamigłówkę. Na przykład jak zbudować kopułę o średnicy 42 metrów i wysokości 30 pięter. Były tam żelazne taśmy. Ogrom żelaza czynił ją niezwykle nowoczesnym dziełem. Postawienie obelisku o wadze 750 ton pośrodku placu wymagało 30-metrowej drewnianej machiny, żurawia i środka transportu w jednym. Około 900 ludzi, 144 konie i 40 wciągarek. Architektura służyła kościołowi w każdym szczególe. Powstało 800-metrowe tajne przejście dla papieży i podziemne schrony na archiwa, których końca nie byłoby widać, gdyby stanęły w szeregu. Kilometrów bieżących, zdumiewające. Te cuda powstały w twórczych umysłach nieuznających granic. Watykan zabiegał o najlepszych i najbystrzejszych. Michał Anioł zdobił kaplicę Sykstyńską na rusztowaniu własnego pomysłu, a dla ulepszenia placu Bernini stworzył wyjątkowy projekt. Na placu zmieści się około 300 tysięcy ludzi. Od wspaniałości modelowych sal po rzut oka na pomieszczenia zamknięte dla zwiedzających. Dzięki animacji 3D zobaczymy sekrety budowy miejsca o wyjątkowej historii. Watykanu. Jak budowano Watykan? Sekrety świętego miasta. W centrum Półwyspu Apenińskiego leży enklawa Rzymu, Watykan. Jedną trzecią jego terenu o powierzchni zaledwie 0,5 km² zajmują ogrody. Wyjąwszy kilka kwartałów leżących poza murami, jest 5 razy mniejszy niż Monako. Na czele najmniejszego państwa świata stoi papież. Ma tylko 900 obywateli, których chroni 135 członków Gwardii Szwajcarskiej. Choć jest to mikroterytorium, w ciągu niespełna 2000 lat Watykan stał się światłem przewodnim 300 milionów ludzi. Pomyślmy, 2000 lat temu na wzgórzu watykańskim nie było nic. By pojąć, jak prawie z niczego powstał kompleks pełen potężnej symboliki, trzeba wejść do Bazyliki Świętego Piotra. Co dzień ponad 20 tysięcy zwiedzających, wznosząc głowy, ogląda niezliczone cuda. Źródła tych skarbów leżą pod marmurami posadzek bazyliki. Dokładnie pod słynną 28-metrową konfesją z brązu, niespełna 10 metrów pod ziemią, leży obiekt wcześniejszy niż wszystkie budowle Watykanu. Nekropolia. W
Została założona przy wąskiej dróżce. Na wzgórzu znajdowały się budowle grobowe. Był to teren podmiejski, ponieważ starożytni oddzielali żywych od zmarłych. Miasto było przestrzenią żyjących, a zmarłych grzebano poza nim. Cmentarz leżał więc pod miastem. Zachował się doskonale. Niektóre groby sprzed 2000 lat wciąż istnieją. Opodal nekropolii leży inny obiekt, który odegrał w Watykanie fundamentalną rolę. U stóp wzgórza z cmentarzem znajdował się zbudowany przez Kaligulę rzymski cyrk. Kaligula zbudował arenę, którą przekazał następcom. Neron też z niej korzystał, dlatego nazywa się go cyrkiem Kaliguli i Nerona. Obiekt długości 500 i szerokości 100 metrów mógł pomieścić do 20 tysięcy widzów. Ten sam cyrk był miejscem mitu założycielskiego historii chrześcijaństwa. Wydarzenie miało zajść u stóp obelisku około 64 roku. Po pożarze Rzymu w 64 roku Neron obwinił chrześcijan i stworzył doraźne miejsce egzekucji na terenie cyrku. Stracił świętego Piotra, krzyżując go głową w dół. Ciało 70-latka wydano jego przyjaciołom do pospiesznego pochówku. Spoczął w dole w ziemi. Zwykły dół w środku nekropolii stał się miejscem spotkań pielgrzymów z całego świata. Gdy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, postanowił budować kościoły i uczynił to miejsce podstawą przyszłej budowli. Dzisiejszy kościół świętego Jana na Lateranie był jego pierwszym. Po nim budował inne, pod wezwaniem świętych Piotra, Pawła, Wawrzyńca i innych. Bazylika, którą zbudował na cześć świętego Piotra, była zapewne najbardziej złożona, bo konieczne było tylko to, by grób świętego pozostał tam, gdzie był i stał się centralnym miejscem kościoła. Wysiłek, by zachować dokładne miejsce Piotrowego grobu, był nadzwyczajny. To niezwykłe zadanie zaczęto od rozebrania cyrku Kaliguli i Nerona. Zachowano tylko obelisk, świadka męczeństwa. Później należało wyrównać nachylenie zbocza, na którym miała stanąć bazylika. W tym celu, ponieważ grób świętego Piotra znajdował się na stoku wzgórza, inżynierowie musieli ściąć wierzchołek, by spłaszczyć teren. Musieli usunąć ziemię powyżej, by zrobić miejsce dla bazyliki. Poniżej musieli stworzyć nasyp z 7-metrowym murem oporowym, by powstało płasko wzgórze, na którym mieli zbudować wspaniałą bazylikę. Największą w ówczesnym świecie chrześcijańskim. Budowla miała 120 metrów długości, 66 szerokości, a transept sięgał 90 metrów. Musieli opróżnić jeszcze 60 czy 70 metrów przed bazyliką, by stworzyć atrium. To był budynek kolosalnych rozmiarów z 88 kolumnami z cennego marmuru. Sprowadzenie go z cesarskich kamieniołomów do rzymskiej stolicy wymagało wysiłku logistycznego. U schyłku średniowiecza bazylika miała już prawie 1000 lat. Zniszczała, a przez kolejne modyfikacje stała się zbyt niejednorodna. To był gmach, do którego dobudowano kolejne części. Niespójny, może nawet niezdatny do odprawiania ceremonii religijnych. Oryginalna bazylika miała dalej się zmieniać, czy zostać zburzona? Gdyby papieże wybrali to drugie, czy nowy kościół byłby większym kolosem?
Chcieli takiego, który odzwierciedlałby nową władzę i prestiż renesansowego papiestwa. Rozmiarami, ale i formą, przymiotami estetycznymi. Musiał być okazały. Symbol tej okazałości, kopuła bazyliki, wydaje się zaplanowany w jednym przebłysku geniuszu. Rzeczywistość jest całkiem inna, a realizacja projektu, także reszty budynku, była wielką przygodą. Istnieje wiele rysunków architektów zaangażowanych w projekt. Bramantego, Michała Anioła, Della Porte, Maderna. Ale jak je połączyć i dociec, kto ma co robić i w jakiej kolejności? To była bardzo trudna zagadka. Pierwsze elementy układanki, która powstawała przez ponad 100 lat, ułożył niezwykły papież Juliusz II i gwiazda włoskiej architektury Donato Bramante, autor pierwszego projektu. Plan nie był klasycznym krzyżem łacińskim, lecz greckim, z kopułą centralną, czterema pomniejszymi i czterema wieżami po rogach. Bramante stworzył projekt na planie krzyża greckiego, co było zgodne z renesansowym pojęciem idealnej budowli i duchową ideą Boga jako centrum wszechświata. Ten projekt, odważnie zatwierdzony przez papieża, był bardzo innowacyjny. Takiej architektury dotąd nie widziano. Wymagała równie kolosalnego wysiłku materialnego. Wzorzec kopuły, inspiracja Bramantego w jego fantastycznym przedsięwzięciu, znajdował się 2 kilometry od Watykanu. Był to starożytny Panteon. Budynek, który wciąż stoi, zwłaszcza dzięki opanowaniu przez ówczesnych architektów budowania z betonu. Gdy Bramante zdecydował się na tę formę, postanowił podwyższyć kopułę o kilkadziesiąt metrów. Ten imponujący kościół z centralnym planem unoszą ku niebu 4 gigantyczne łuki, co tworzy niezwykle rozległą środkową przestrzeń. Kopuła jest równie gigantyczna. Ma 40 do 42 metrów średnicy, co jest wielkim wyzwaniem technicznym. Nie chodziło tylko o postawienie kamiennej budowli, ale i o to, by przetrwała przez długi czas. W tym celu miała unieść nie tylko własny ciężar, ale także znieść trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna i wszystko inne, co mogło poddać ją próbie czasu. Prace nad nową bazyliką zaczęły się w 1506 roku, a przez 120 lat stała się ona wyjątkową budowlą. Był to z pewnością największy plac budowy świata. Wzniesienie takiego budynku, co dotyczy także gotyckich katedr, ale szczególnie bazyliki świętego Piotra z jej rozmiarami, wymagało cegieł, wapna, kamienia, trawertynu, marmuru i innych materiałów, takich jak żelazo, ołów i cynk. Potrzeby nie ograniczały się do regionu Latium, ale obejmowały właściwie całą Europę. Mimo dostatku środków prace posuwały się wolno. Papież Juliusz II zmarł w 1513 roku, a Bramante rok później. Trzon konstrukcji, 4 filary i łuki został ukończony, ale nie zaczęto jeszcze kopuły, a budowniczowie nie wiedzieli nawet, czy to realne. Na wpół w ruinie, na wpół w budowie, bazylika była zagadką dla następców Juliusza II i Bramantego. Biorąc pod uwagę liczbę papieży i architektów, było to rozwlekłe przedsięwzięcie, znacznie dłuższe niż jakikolwiek papieski plan. Przez 40 lat kościół rósł niepewnie i przypominał plac budowy obłożony klątwą. Architekci działali na próżno. Rafael zmarł mając 37 lat.
Jego projekt przekształcał plany Bramantego w krzyż łaciński z nawą znacznie większą niż w starej bazylice. San Gallo przez 8 lat pracował nad drewnianym modelem i nie położył ani jednego kamienia. Budowa musiała czekać na bodziec do czasu pojawienia się pewnego niby emeryta. Był nim Michał Anioł. Buonarrotiego wezwał w listopadzie 1546 roku niemal zrozpaczony papież Paweł III. Nie było już wielkich mistrzów, wszyscy zmarli. Paweł III zmusił Michała Anioła, by został architektem bazyliki Świętego Piotra. Artysta w tym czasie miał już 72 lata, niesłychane. Czy w tym wieku mistrz mógł doznać olśnienia? Czy wystarczyłoby mu życia, by zostawić w niej swój ślad? Bazylika wciąż nie miała kopuły. Co mógł zrobić? Tak jak Bramante, chciał zbudować półokrągłą kopułę. Michał Anioł podziwiał Panteon. Powiedział, że wznieśli go aniołowie, nie ludzie. To jedna z najtrudniejszych kopuł do budowy, bo półkula z natury dąży do implozji. Michał Anioł wrócił do pierwotnej idei, planu skupionego wokół centrum, gdyż idealna symetria była symbolem czystości, ale także z przyczyn finansowych. Nie mógł wymyślić czegoś od tak. Musiał pracować z tym, co już stało. Zbyt drogo byłoby wszystko zburzyć i zacząć od nowa. Michał Anioł nie byłby sobą, gdyby nie chciał imponować. Jego kopuła miała być największa. Michał Anioł opracował rewolucyjną kopułę podwójną. Dwie czasze, które się właściwie nie dotykały, niezależne wobec siebie i bardzo cienkie. Wewnętrzna kopuła Michała Anioła, która była konstrukcją nośną, miała nieco ponad metr grubości, ale także 42 metry średnicy, co było bardzo odważną decyzją. Koncepcja podwójnej kopuły Michała Anioła polegała na tym, że obie uczestniczyły razem w utrzymywaniu obciążenia. Usztywniały się nawzajem, połączone przy podstawie i przy latarni. Aby było ją widać z daleka, podwójna konstrukcja musiała spoczywać na bębnie wykonanym z ogromnych filarów, 16 kolumn 15-metrowej wysokości. Michał Anioł nie dożył ukończenia kopuły, ale tym, co udało mu się dokończyć, był bęben. W momencie jego śmierci bazylika miała bardzo dziwny wygląd. Jego następcom pozostał plac budowy z bębnem, ale bez kopuły. Kto rozwiązał w końcu nierozwiązywalne równanie? Trzecim architektem, następcą Michała Anioła, był Giacomo della Porta i zanim pokazał papieżowi zarys projektu, w pełni zdał sobie sprawę z zakresu zadania. Sykstus V spojrzał i powiedział: Della Porta, ile to będzie trwało? Pamiętajmy, że Michałowi Aniołowi sama budowa bębna zajęła 17 lat. Della Porta odrzekł 10 lat, co było ogromnym niedoszacowaniem czasu budowy tak wielkiej kopuły, dwa razy wyższej niż Panteon. Sykstus powiedział: masz 2 lata na jej ukończenie. Aby zbudować kopułę w tak krótkim czasie, Della Porta zmodyfikował projekt Michała Anioła. Z półokrągłej zrobił wydłużoną, wyższą o 7 metrów. Utrzymał koncepcję podwójnej czaszy, ale każda z nich była grubsza i stabilniejsza dzięki pomysłowemu systemowi żeber. Obecność żeber pozwala rozłożyć obciążenie w bardziej skoncentrowany sposób na nośnych segmentach bębna.
Drugą zaletą jest to, że te wewnętrzne żyły łączą obie czasze. Jeśli fundamenty osiądą lub nawet w przypadku trzęsienia ziemi, będą poruszać się razem, zapewniając stabilność. Na domiar wszystkiego Della Porta dodał metalowe wzmocnienia konstrukcji. W niższej części są dwa okręgi i jeszcze cztery w wyższej, co oznacza, że to niezwykle wzmocniona kopuła. Łańcuchami, żelaznymi płytami i prętami łączącymi główne elementy. Obfitość żelaza czyni ją niezwykle nowoczesnym dziełem. Żelazo jest dominującym materiałem małej kopuły latarni. Ma 110 metrów wysokości, a ponieważ kołysze się pod wpływem wiatru, musi być tak elastyczna, jak tylko możliwe. Przebłysk geniuszu technicznego pozwolił mu zbudować kopułę wyższą niż planował Michał Anioł. Dokonali tego także jego pracownicy, którzy pracowali całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Della Porta ukończył kopułę w 22 miesiące, czyli w czasie krótszym niż wyznaczony przez Sykstusa V termin 2 lat. Gdy kopuła była gotowa, nowy architekt Maderno zburzył pozostałości starej bazyliki. Razem z nawą Bazylika Świętego Piotra była wtedy największym kościołem świata. Miała 218 metrów długości, jak dwa ustawione kolejno boiska piłkarskie. Fasada szerokości 110 metrów była niezwykle masywna i pod niektórymi kątami zasłaniała widok. Z funkcjonalnego punktu widzenia wszystko było idealne, ale projekt Michała Anioła został okaleczony. Nie widać już kopuły ani bębna, co było jej podstawowym aspektem. Maderno wybrał taką fasadę, ponieważ ten jej typ najbardziej przypominał pałac. Sprawiał wrażenie, że wewnątrz mieści się instytucja. Istniał sposób, by uczynić jej wygląd lżejszym i podkreślić kopułę. W planach był stosunkowo prosty, ale stał się koszmarem architekta, który go wdrażał. Berniniego. Zlecono mu budowę dwóch wież fasady według projektu Maderna. Ale ponieważ podłoże, na którym stoi ta część budowli, jest dość błotniste, fundamenty nie mogły unieść wież. Gdy zaczął je budować, na fasadzie pojawiły się pęknięcia, co unaoczniło mu, że to technicznie niemożliwe. Mimo niepowodzenia, Bernini zdołał zostawić po sobie wyjątkowy ślad. Rozplanował całość wnętrza bazyliki, od wykonania baldachimu po dekorację filarów kopuły i posadzek kościoła. Kilka lat później jeszcze bardziej wpłynął na architekturę Watykanu, wykonując projekt Placu Świętego Piotra. Bez względu na przyszły kształt, głównym wymogiem było to, by jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć balkon bazyliki w fasadzie, z którego papież błogosławi wiernych. Bernini musiał wziąć pod uwagę ważny element – 25-metrowy obelisk. Jak przesunąć ten ponad 300-tonowy monolit, wcześniej ustawiony na poziomie areny cyrku? Jak zoptymalizować otoczenie, by pomieścić taki tłum? Szacujemy, że na plac może wejść 300 tysięcy ludzi. To nadzwyczajna, nie mieszcząca się w głowie liczba, która świadczy o skali tej budowli. Według planu Berniniego monolit miał wyznaczać środek przyszłego placu, nie tylko dlatego, że tam zmarł święty Piotr. Sykstus V chciał wznosić obeliski w całym Rzymie. Symbolizowały władzę, lecz także wskazywały drogę pielgrzymom.
Sykstus V był papieżem, który wzniósł na nowo niemal wszystkie obeliski, jakie stoją dziś w Rzymie. Zaadaptował to, czego używali starożytni cesarze rzymscy, symbole władzy nad światem. Stawiał je w punktach orientacyjnych. Pomagały pątnikom poruszać się po mieście. Przestawienie obelisku o wadze 300 ton było ryzykowne, gdyż granit źle znosi napięcia konieczne, by go ciągnąć. By jak najlepiej się zabezpieczyć, papież urządził konkurs projektów. Rywalizacja objęła całą Europę. Wpłynęło około 500 zgłoszeń, które przesłano papieżowi, a w których starano się podać różne rozwiązania. Jedna z rad, jakie nadeszły, zalecała modlitwę. Konkurs wygrał Włoch Domenico Fontana. Zamiast nabożnej pieśni architekt wymyślił wspaniałą machinę. Główna konstrukcja nazywa się Castello. To olbrzymia drewniana rama, która funkcjonuje, zapewniając różne punkty zaczepienia lin i wciągarek, jako żuraw do podniesienia obelisku, ale także zabezpieczania go podczas opuszczania. Aby jak najlepiej chronić granit, pomnik umieszczono w drewnianym szalowaniu. Castello, po włosku zamek, unosił obelisk jak żuraw. Następnie obelisk umieszczono na rampie spoczywającej na balach drewna. Do ciągnięcia obelisku ustawiono szereg kołowrotów, które łączyły siłę ludzi i koni. Urządzenie poruszało się naprzód. Korzystało z siły około 900 ludzi, 144 koni i 40 wciągarek oraz ponad półmetrowej liny konopnej, by podnieść i ustawić obelisk. Przebycie 300 metrów zajęło 37 dni. Mimo tłumów manewrowanie odbywało się w ciszy, bo papież groził śmiercią każdemu, kto przeszkodzi w operacji. Gdy nadszedł moment podniesienia obelisku, ludzie otarli się o katastrofę. Doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy obelisk był mniej więcej pod takim kątem. Liny się rozgrzały i stały się luźniejsze. Wyglądało na to, że operacja skończy się katastrofą. Wtedy żeglarz, który oczywiście zna się na linach, krzyknął z tłumu: woda na liny. Domenico Fontana natychmiast zrozumiał, że jeśli poleje liny wodą, skurczą się. Tak właśnie się stało. Oprócz obelisku Bernini musiał zająć się innym ważnym elementem. Pałacem apostolskim. Nie zamierzali burzyć Pałacu Apostolskiego. Zbyt wiele trudu włożono w bogate dekoracje i cały kompleks. Bernini był zmuszony do obmyślenia sposobu na obejście pałacu. Najrozsądniejszy był plan trapezu. By dokończyć rysunek, musiał też znaleźć figurę, dla której obelisk wyznaczy centrum. Znów rozwiązał problem twórczo, kreśląc dwa okręgi, które razem dały owal. Dlaczego owal? W owalu tworzy się ruch, co sprawia, że wydaje się bardziej żywy. Gdy zestawiamy trapezoid i owal, powstaje potencjalnie nowy symbol, kształt dziurki od klucza. Może się odnosić do kluczy świętego Piotra i klucza do zbawienia. Skończona całość była spektakularna. 284 16-metrowe kolumny stworzyły jakby ramiona kościoła otwarte dla wiernych.
Tworzyły je kolumny, które ustawione po cztery w poprzek dzieliły przestrzeń na trzy korytarze. Szerszy środkowy, który pozwalał na przejazd wozów, i dwa węższe po bokach dla pieszych. Kolumny wykute ze szlachetnego trawertynu różniły się średnicą, więc w zależności od kąta z placu można zobaczyć jedną kolumnę, a nie cztery. Ukoronowaniem dzieła było 140 figur wysokości ponad 3 metrów. Ostatni wielki projekt Watykanu trwał tylko 10 lat, ale do zgody było daleko. Bez względu na problemy samych prac, powstał bardzo szybko. Lecz także w ogniu wielkiej krytyki. Nie tylko wobec kosztów, ale i projektu. Wiele osób uważało, że jest szkaradny. Bernini obmyślił trzecie ramię, by stworzyć efekt zaskoczenia. Przybysze odkrywaliby na placu bazylikę. Jednak po śmierci patrona, Aleksandra VII, żaden papież nie chciał wrócić do tak szeroko zakrojonych prac. Aleksander VII zmarł, gdy plac był ukończony. Kosztował już krocie. Oszacowano, że koszt budowy Bazyliki Świętego Piotra i placu wyniósł około 9 miliardów dolarów. Spektakularne rozplanowanie placu stworzyło słynny, charakterystyczny wjazd do tego miniaturowego kraju. Poza symboliczną granicą nie było to już terytorium Watykanu, lecz Włoch. Choć można, jak gdyby nigdy nic, przejść z kraju do kraju, stawiając stopy na placu, istnieje inne wejście, znacznie mniej znane, bo tajne. Ośmiusetmetrowy korytarz nazywa się Passetto di Borgo. Skąd się wziął? Do czego służył? Do przeprowadzania zagrożonych papieży czy do ciemnych interesów? Zbudowano go jako osłonięte przejście, by nie było widać, co dzieje się wewnątrz. I oczywiście pojawiły się różne historie o papieżach przemykających się na schadzki z kochankami w Zamku Świętego Anioła, czy na egzekucje szczególnie znienawidzonych ludzi. Watykan nie zawsze był otoczony murem. Dopiero po pewnym traumatycznym zdarzeniu papiestwo postanowiło się chronić. W 846 roku Saraceni zdobyli Ostię i ruszyli na Rzym. Nie weszli do miasta, lecz złupili podmiejskie kościoły. To musiał być straszny wstrząs dla zachodnich chrześcijan. Był to bardzo ważny moment w historii Watykanu, bo pociągnął za sobą budowę muru, która zaczęła się w 848 roku. Trwała 4 lata, a z tamtego muru zachowało się do dziś niewiele. Powstał w całości z rzymskich cegieł i wielkich kamiennych bloków. Ma około 8 metrów wysokości, 2,5 grubości, a przez całą długość biegną wieże, 22 lub 25. Ten mur łączy Zamek Świętego Anioła ze wzgórzem watykańskim. Sięga za Bazylikę Świętego Piotra i wraca drugą stroną, tworząc wydłużony prostokąt o długości około 3 kilometrów. W XIII wieku przebudowano 800-metrowy odcinek Passetto di Borgo. Pozwalał papieżom dojść do pobliskiej twierdzy z Pałacu Apostolskiego. Było to połączenie Watykanu z Zamkiem Świętego Anioła bez schodzenia na ulicę.
Bliskość zamku dawała schronienie, ponieważ stanowisko papieskie w Rzymie było zawsze zagrożone, nie tylko z zewnątrz, lecz także przez rozruchy i problemy w mieście. Strategicznie położone przejście przekształcono znów w XV wieku. Mur podwyższono, więc stary chodnik stał się tunelem z ambrazurami po obu stronach. Powyżej powstał odsłonięty chodnik z blankami. Żołnierze na górze, żołnierze na dole, a także ci, którzy mogli przechodzić swobodnie i niepostrzeżenie niższym, krytym chodnikiem. W burzliwej historii Watykanu Passetto di Borgo dwa razy odegrało kluczową rolę. W 1494 roku, gdy Aleksandrowi VI zagrażał król Francji Karol VIII i papież przeszedł przez Passetto do zamku Świętego Anioła. W innym, najsłynniejszym przypadku, w 1527 roku, Klemens VII musiał uciekać przed wojskami cesarza Karola V. Trzeba pamiętać, że nie tylko papież przechodził przez Passetto, ale też całe zgromadzenie kardynałów i urzędników. Passetto musiało być sceną wspaniałego zamieszania. Poza tymi militarnymi zdarzeniami mało wiadomo o użytkowaniu chodnika. To wystarczyło jako pożywka dla plotek o niesłychanych schadzkach. Tajne spotkania są częścią życia politycznego. Passetto to podrasowane schody kuchenne, ale z powodu sekretów narosły wokół niego legendy i nigdy się nie dowiemy. Po ataku z 1527 roku Watykan przeżył 250 lat pokoju i kontynuował niezwykłą architektoniczną przygodę budowy największej bazyliki na świecie, ale nie tylko. Były też skromniejsze budowle, lecz również wspaniałe, jak wieża gregoriańska. Jest druga pod względem wysokości w Watykanie. Nie powstała do obserwacji wrogów, lecz do badania gwiazd. Skąd zainteresowanie papiestwa astronomią? Jak budowa wieży wpłynęła na kalendarze planety? Po co dziurawić jej konstrukcję? Wywiercono otworek w południowej fasadzie wieży gregoriańskiej, 4-centymetrowy. Wieża ma 73 metry wysokości, ale jest nieznana i nie można jej zwiedzać. Powstała pod koniec XVI wieku i miała konkretną funkcję. Budowa wieży między 1578 a 80 rokiem umożliwiła zatwierdzenie reformy kalendarza, którą papież chciał koniecznie ukończyć w ciągu swojego pontyfikatu. Był to Grzegorz VIII. Liczył, że dzięki wieży ulepszy schedę po Juliuszu Cezarze. Kalendarz juliański, który był za mało dokładny i przez wieki zmieniał daty świąt religijnych. Kalendarz juliański nie działał dobrze ze względu na duże przybliżenie. Rok juliański był mniej więcej o 11 minut dłuższy niż przeciętny czas obiegu Ziemi wokół Słońca. Te minuty kumulują się i po 128 latach jest to już dzień. Sala na drugim piętrze skrywa przyrząd zaprojektowany przez wybitnego astronoma Ignacja Dantiego. Jest to okulus ukryty w brodzie postaci fresku. Został wydrążony, by wpuszczać światło słońca. Wykuta w marmurowej podłodze linia z północy na południe to południk. Na linię pada światło słoneczne, gdy słońce jest w zenicie. Dzięki niej można śledzić poszczególne momenty wchodzenia słońca w kolejne znaki zodiaku i najważniejsze punkty, równonoc wiosenną i jesienną oraz przesilenie zimowe i letnie.
Długo oczekiwana prezentacja odbyła się w 1581 roku. Nie potwierdza tego żadne archiwum, ale zakłada się, że 21 marca papież Grzegorz VIII osobiście zademonstrował za pomocą tej linii, że reforma jest konieczna. Zaobserwowali wówczas, jak promień słoneczny wpada przez okulus 5 metrów i 20 centymetrów nad podłogą. Zwykle, zgodnie z obliczeniami Ignacja Dantiego, światło powinno paść w znaku barana. Południe światło miało dotrzeć dokładnie w to miejsce, lecz tak się nie stało, było już znacznie dalej, a nadrobienie różnicy zajęło mu 11 dni. Ujawniła się rozbieżność w czasie między teoretyczną kościelną równonocą 21 marca, a rzeczywistą, która wypadała wtedy 11 marca. Reformę kalendarza przyjęto rok później. Zmodyfikowano obliczanie lat przestępnych i skrócono październik, by nadrobić opóźnienie. Wymazali 10 dni z kalendarza. Po 5 października 1582 roku nastąpił 15 października. Nawet jeśli prezentacja w wieży gregoriańskiej tylko zatwierdzała wynik zleconej pracy naukowej, symbolizowała władzę papieską. Kilkucentymetrowy otwór miał wielkie znaczenie. Kalendarz gregoriański zaczął obowiązywać na całej planecie. Reforma objęła najpierw kraje katolickie. Spotkała się z niechęcią w protestanckich, a Anglia przeszła na nowy kalendarz w 1752 roku. Propagowanie go trwało długo. Rosja przyjęła go w 1918, a jako jedna z ostatnich Arabia Saudyjska w 2016 roku. Naukowo czy artystycznie w Watykanie nic nie jest zbędne. Wszystko ma pomnażać splendor kościoła, a niektórzy papieże szczególnie się w to angażowali. Dobitnie świadczy o tym budynek stojący 200 metrów od wieży, kaplica Sykstyńska. Jeszcze zanim do kaplicy Sykstyńskiej przybył Michał Anioł, było to nadzwyczajnie piękne miejsce. Ten równoległy do bazyliki budynek ma 40 metrów długości, a powstał jako obiekt wojskowy. Zanim jeszcze stał się legendarnym miejscem, gdzie w najgłębszej tajemnicy wybiera się papieży, miał już znaczenie strategiczne. W każdym okresie sprawowano tam liturgię. W jednym miejscu zbierali się wszyscy hierarchowie kościelni, więc gmach zbudowano tak, by zapewniał pewien stopień bezpieczeństwa. Z tego powodu łatwo było zaadaptować go do funkcji kaplicy Sykstyńskiej, miejsca wyboru przyszłych papieży. Zanim wkroczył do niej Michał Anioł, uświetnili ją już malarze tacy jak Perugino i Botticelli. Michał Anioł miał ozdobić sklepienie, przedstawiając 12 apostołów, ale dla tego nieustępliwego artysty plan był za mało ambitny. Ukoronowaniem pomieszczenia był wspaniały lazurowy firmament, usiany złotymi gwiazdami. Ale zaczął się łuszczyć. A ten człowiek, który nigdy nie robił niczego tak jak inni, zaczął wyobrażać sobie dekoracje niepodobne do niczego, co ktokolwiek kiedykolwiek widział. Wyzwanie było nie tylko artystyczne, ale też fizyczne i techniczne, bo musiał pokryć ponad 1000 metrów kwadratowych 20 metrów nad ziemią. By sięgnąć sklepienia, Bramante zaprojektował rusztowanie, ale Michał Anioł je odrzucił, bo mocowania zrobiłyby dziury w jego dziele. Artyści nieszczególnie się lubili, więc Michał Anioł stwierdził, że sam się tym zajmie. Drewniane rusztowanie Michała Anioła nie zwisało ze sklepienia, lecz spoczywało na kołkach mocowanych do okien kaplicy.
Platforma, na której pracował, odpowiadała krzywizną sklepienia, by zmniejszyć niewygody zadania. Pomost pozwalał mu na zachowanie tej samej odległości, długości ramienia. Technika wymagała stania z odchyloną głową. Przygotował rysunki tego, co dokładnie miało się dziać w każdej sekcji sklepienia. Nakładał je, ryjąc lub nakłuwając, co później go naprowadzało. Zmagając się ze skurczami, migrenami i sztywnieniem karku, przez ponad 3 lata ilustrował sceny biblijne, igrając z kształtem sklepienia. Z zawodu rzeźbiarz stworzył tak naturalne obrazy, że postaci wydają się poruszać. Gdy dotarł do połowy, a rusztowanie przesunięto do drugiej części, wszyscy wreszcie odkryli jego pracę. To było objawienie. Już w pierwszej chwili okrzyknięto ją arcydziełem. Papież był zachwycony. Zadziwił wszystkich, wpłynął na sztukę następnych dekad. Choć Michał Anioł pozostawił w Kaplicy Sykstyńskiej wyjątkowy ślad, pamiętajmy o jego wkładzie we wspaniały sąsiedni budynek. Bęben, który zaprojektował, natchnął jego następcę Della Porte, który umieścił na nim kopułę. By dopełnić dzieła, Bernini dodał w swoim geniuszu oryginalny plac. Od 350 lat w historii architektury Watykanu jest znacznie ciszej. Należy zaznaczyć, że teren najmniejszego państwa świata jest ograniczony. W przechowywaniu ogromnych archiwów kluczowa okazuje się wyobraźnia. Archiwa apostolskie Watykanu mają 80 km bieżących. To zdumiewające. Gdzie przechowywać tyle dokumentów na terytorium o powierzchni 0,5 km2? Co zawierają archiwa? I dlaczego od ponad 400 lat nazywa się je tajnymi? By się tego dowiedzieć, trzeba dotrzeć na dziedziniec Fontana della Pigna. Tu pod stopami zwiedzających muzea watykańskie kryje się zaskakujący skarb. Tony historycznych dokumentów w betonowym schronie o powierzchni ponad 5000 m2 na 2 kondygnacjach. Ten wentylowany budynek jest ognioodporny i usuwa wilgoć ze swojego wnętrza. By chronić najcenniejsze pisma, architekci przewidzieli na każdym piętrze dodatkowe pomieszczenia. Wewnątrz temperatura i wilgotność są stałe. Niektóre dokumenty mają ponad 1000 lat. Wśród najniezwyklejszych są pochodzące z XIII wieku, jedne z najstarszych w języku mongolskim. Są tu też akta procesu Galileusza. Robią wrażenie. Są i XVI-wieczne dokumenty związane z ekskomuniką Lutra. Trzyma się tu ważne dokumenty historii religii czy relacji dyplomatycznych. Wśród pieczołowicie chronionych dzieł znajdują się akta procesu Templariuszy spisane na 33-metrowym pergaminie. Jest tu ten XVI-wieczny dokument, prośba o unieważnienie małżeństwa Henryka VIII, króla Anglii, z 81 pieczęciami lordów, którzy sygnowali dokument. Poza specjalnymi pomieszczeniami istnieją mniej wrażliwe dokumenty. Zwykłe rejestry administracyjne lub korespondencja dyplomatyczna ze wszystkich epok i krajów. Nie potrzeba więcej, by rozbudzić fantazję na temat instytucji o mylącej nazwie Tajne Archiwa Watykańskie. Miano Tajne Archiwa Watykańskie, używane od XVII wieku, odnosi się do łacińskiego słowa secretus, przywołującego ich prywatny charakter.
Nie ma w nich absolutnie nic tajnego. By zażegnać nieporozumienia, w 2019 roku papież Franciszek zmienił tę nazwę na Apostolskie Archiwum Watykańskie. Archiwum Apostolskie powstało w XVII wieku i wciąż używa się pierwotnych miejsc przechowywania dokumentów. A ponieważ jest ich mnóstwo i wciąż napływają nowe, trzymane są głównie w podziemnym schronie z 1982 roku. Ta żyła złota dla historyków nie jest powszechnie dostępna, gdyż to biuro papieża decyduje o udostępnianiu pisma. Od końca XIX wieku i papieża Leona XIII archiwa są otwarte dla badaczy. Z jednej strony wiąże się z tym otwartość wobec badań historycznych, ale z drugiej chęć ochrony Kościoła przed tym, co jest postrzegane jako ataki. Ta swoboda rośnie z pontyfikatu na pontyfikat. Dziś archiwa są dostępne od 1958 roku. Historia Watykanu powstaje dzień po dniu. Czekając na udostępnienie naukowcom, najnowsze stronice historii spoczywają na osobnych półkach, za szczelnie zamkniętymi drzwiami, jak te dokumenty pontyfikatu Benedykta XVI i Jana Pawła II. Podobnie jak archiwa, Watykan fascynuje tym bardziej, im więcej się o nim pisze. To miejsce jedyne w swoim rodzaju, stojące jedną nogą w zamierzchłej przeszłości, a drugą w XXI wieku. Prezentuje wyjątkową architekturę, naznaczoną głęboką wiarą i najczystszym artyzmem, lecz także walką o władzę i pieniądze oraz egocentryzmem. Klejnot w teologicznej oprawie, lecz wykraczający poza nią, lśni wśród najpiękniejszych dzieł światowego dziedzictwa. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Paulina Osińska, czytał Paweł Straszewski.